Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach kolejny odcinek z Danganronpy H2O. Mówię Danganronpy, Abandon All Hope, chociaż Danganronpu to tak naprawdę już do końca nie jest. Sami zresztą widzicie, mamy drugą próbę. Jest tutaj naprawdę, no emocje są ciekawe, bo tak naprawdę emocje są budowane na podstawie takich bardzo prostych gierek, wydawałoby się, a jednak no te emocje potrafią naprawdę nieźle zbudować. Na sam start proszę was, żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję już teraz, jeżeli materiał wam się podoba, żeby kanał wam nie przepadł. Naprawdę staram się tutaj wszystko rozkręcić i mam nadzieję, że to wszystko wam się po prostu podoba. Także dziękuję z góry. No i cóż, wsiąkamy dalej w drugą próbę. Jesteśmy po dwóch głosach. Teraz będzie głosował Koji. W sensie będzie pojedynkował się Koji. Teraz jest tura Koji, no i to. Proszę, powiedz, jakiego oponenta chcesz wezwać i postaw. Ej! Dziewczyny, zrobię coś ryzykownego. Ryzykownego? Co masz na myśli? Ej, chat! Stałem na ciebie 15 głosów! Ha? Co? Mówisz serio? O Boże! Chyba nie doceniłam Kouchiego. My nie musimy atakować drużyny ATK, skoro... chcę zachować ich status, posiadania największej ilości głosów. Chcę też, żeby OCC miało najmniej głosów. Jeżeli Koji wygra przeciwko Chetowi, to by pozostawiło tylko parę głosów takiej różnicy, obniżając ich zdolności do zdobywania głosów. To jest prawda. Boże, Koji bardzo dobrze wykonał ruch. Tak jak mówiłem, bardzo dobre będzie. Nas nie interesuje ATK. Nas interesują oni, którzy są tak naprawdę w naszym zasięgu dalej. Oczywiście, to mogłoby też nas postawić w jeszcze gorszym miejscu, ale Koji chce wykorzystać tę szansę, z Korkami i ja będziemy mieli jeszcze nasze tury później. Powiem bardziej go docenić. Okej, zróbmy to. Koji Ito stawia 15 z 16 swoich głosów przeciwko 22 głosom Cheta Pereza. Chet wygląda na wściekłego. On być może bierze to zbyt osobiście. Oli i Cezar też wyglądają na zdenerwowanych. Jeżeli Koji wygra, to może... to może ich cofnąć o sporą, pokaźną ilość głosów. Jest! Tak, super! Dzięki Bogom. Wygląda na to, że nasze ryzyko się opłaciło. Cezar patrzył na nas. Wszystkich. Oli i Chet wyglądają na wkurzonych. Pokażę wam wyniki. Okej, 105, 53, 69. Jesteśmy na dobrej pozycji tak naprawdę. Mogłoby się nic nie zmienić, ale oczywiście no... to nie byłaby rara, gdyby się tak stało, szczególnie, że team ATK... no, wygląda mocno niebezpiecznie. Teraz według moich obliczeń będzie ruszała osoba, jaką jest... Oli. Oli teraz będzie, tak. No ja myślę, że Oli będzie... to może być ofiarą. Myślę, że ATK będzie atakowane. Ale kto konkretnie i czy jak duży będzie wjazd? Nie wiem. Myślę, że to będzie próba ATK. Myślę, że to może być aż w ATK. Jesteśmy teraz 16 głosów nad teamem, drużyną OCC. Nie jest to duże prowadzenie, ale mamy przynajmniej taką przewagę. Tyle, że pozbawiliśmy Cheta możliwości zdobywania głosów dla jego drużyny. No, nie do końca, bo Chet już miał swoją turę. Moim zdaniem to jest takie sobie myślenie. Lepiej już w takim momencie celować w kogoś innego, kto jeszcze tej tury nie miał, bo wtedy dopiero realnie zabiera się tej drużynie możliwość zdobywania głosów. Teraz tura Oliver Feng. Proszę, wybierz swojego oponenta i zagłosuj. Jestem pewna, gdzie wląduje ten strzał. Chwila, mam 13 głosów. O nie! Czwórka, 13 głosów. Nie. Co? Tak można? Zdecydowanie, jeżeli czwórka straci, przegra swój zakład i skończy z 0 głosami, ona nie będzie mogła postawić niczego, kiedy nadejdzie tura. No i właśnie to mówiłem. Chet już był, ktoś inny mógł tutaj paść. Więc głosujesz, dając wszystko, co mam. To tylko taka strategia. A więc Oliver Feng głosuje, stawia 13 ze swoich 22 głosów przeciwko 13 głosom czwórki. Zakręćmy kołem. Jeżeli przegram ten zakład, to całkowicie zmienię grę.
Jedna z naszych największych przewag jest to, że Kami i ja mamy tury później w grze. Jeżeli przegram, to nie będziemy to mieli. Przegram też taką własną, osobistą grę, bo nie będę miał żadnej szansy, żeby stąd wyjść. Czy przez to przegram? Czy to zapowiedź mojej porażki? Jedyne, na co mogę mieć nadzieję, to to, że wygram. I dzięki temu będziemy w środku. Z masą kontroli nad całą grą. Mam po prostu nadzieję. Przegramy to. Jak to mogło się stać? Chyba usłyszałem takie... przy mnie, ale nie mogłem powiedzieć... Nie byłem pewna, kto to zrobił. Byłam całkowicie oszołomiona. Czy przez to przegrałam? Nie poddawaj się jeszcze. Nie oddawaj jeszcze nadziei. Gra jeszcze się nie skończyła, ale... Przegrałaś swoją zdolność, żeby stawiać głosy, więc twoja tura okaże się być pusta. Proszę, oto nowe wyniki. Ale nas załatwili. 56, nie, że spadliśmy na ostatnie miejsce jako drużyna, to jeszcze straciliśmy turę. Tak naprawdę została nam tylko Kami, która podejrzewam, że będzie zmuszona też pójść w bank i podejrzewam, że też tą grę przegra. Chociaż wiem, że nie powinnam ufać niczemu, co mówi ta rzecz, Frons. Niejasna odpowiedź Frons dała mi trochę nadziei, że moje zero głosów nie oznacza jeszcze śmierci. Wciąż nie stawia to mojej drużyny w dobrym miejscu. Jeżeli drużyna z najmniejszą ilością głosów przegrywa, cała nasza trójka może być w niebezpieczeństwie. A to im pomaga, że w następnej turze, następna tura należy do... Następny jest Cezar. Wybierz swojego oponenta i postaw odpowiednią ilość punktów. Cel jest oczywisty, żeby zachować środek, i drużyna musi oddalić się bardziej od naszych głosów. No i pewnie wyceluje w Kami w takim wypadku, tak bym stawiał. Ale wybierz Kami czy Rudziego? Kami, jeden głos. Nie ryzykuję, okej. Skoro to jest ostatni moment, kiedy można wybrać hazard, nie chcę ryzykować straty prowadzenia. Z jakiegoś powodu spodziewałam się, że będzie bardziej odważne. Chyba nie ma o co go winić, w końcu ta gra nie leży w naszych rękach. Tylko jeden głos? W porządku. To jest głos, gdzie... stawka jest prawie zerowa, więc nikt nie wydaje się być szczególnie przejęty. Nieważne jakie będą rezultaty, niewiele głosów zmieni... się zmieni. Okej, wygraliśmy. Ten jeden głos myślę, że może jednak coś zmienić. Ach, cóż, chyba to mogło... Chyba to najlepsze, co mogłem liczyć. Nieważne. A tutaj wasza zaktualizowana tablica wyników. Zbliżam się do końca. Okej, ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Kami ma teraz 26. Okej, nikt nie ma tyle samo. Byłem ciekawy, czy ktoś może ma podobną ilość i to coś zmieni. Zbliżamy się do siebie. Nasza drużyna wciąż ma najmniejszą ilość głosów, a ja straciłem zdolność, żeby jakikolwiek oddać. Kami jest naszą ostatnią nadzieją, chyba że Asha Botamako nas wyzwał. Co my teraz robimy? To prawdopodobnie nasza ostatnia szansa, żeby zdobyć jakieś głosy. A jedyne, co możemy zrobić, to stawić czoła jeszcze raz OCC. ATK jest już pewnym zwycięzcą, tak naprawdę. Następna jest Kami Tanako. Wybierz swojego oponenta i zagłosuj. Wszystkie oczy skierowały się Kami. Naszą jedyną opcją jest dać duży zakład, ale jak duży? Najbezpieczniejszym zakładem byłoby 5 głosów. To jest ryzyko najmniejszej ilości głosów, a jeżeli wygramy, to by nas stawiło 2 głosy ponad OCC. A czy OCC jeszcze się ruszy? Nie! Rzeczywiście, wtedy tylko nas może udupić ATK. To jest bardzo ważne. Chyba bym to zrobił. Chyba zagram trochę ryzykownie. Ryzykownie? Zdecydowanie. Stawiam wszystkie 26 moich głosów. Co? Dlaczego chcesz to zrobić? Kami uśmiechnęła się z dumą, kiedy wszyscy patrzyli na nią w szoku. Co za maduwa! Kami Tanako, uwielbiam cię!
Wszystkie 26? Jesteś pewna? Dlaczego miałabyś ryzykować wszystkimi swoimi głosami? Już jesteś na tyle sprytna, żeby wiedzieć, że 5 jest najbezpieczniejsze. Byłam w całkowitym szoku. Dlaczego ona chciała zagłosować, używając wszystkich głosów? Jeżeli ona przegra, jesteśmy całkowicie w dupie. Przegrywając prawie połowę naszych głosów. To jest nasza jedyna szansa. Mogę zaryzykować. Ale jeżeli przegrasz, to zarówno ty, jak i czwórka będziecie bez głosów. Więc chyba zobaczymy, jak wtedy to pójdzie. Całkowicie ci odbiło. A więc, Kanako, głosuje, używasz wszystkich swoich 26 głosów, żeby zaatakować Olivera Fenga. Jego 35 głosów tej osoby. Zakręćmy. Okej, czyli Olivera atakuje. Nie wiem, czy to było napisane, ale oczywiście po arcie też się spodziewałem, że to będzie Oliver. Wszyscy się spieliśmy. To jest ekstremalnie wysoki zakład. Jeżeli Kami wygra, będziemy mieli 83 głosy, a OCC 39. Dalej się zastanawiam, dlaczego ona poszła na całość. Prawdopodobnie chciała mieć jakąś dodatkową ochronę, jeżeli ATK spróbuje nas zaatakować, ale dlaczego nie użyje 25, żeby nie była na zerze? Chyba niedługo poznamy rezultat. Wygra. Aj! Chwila. Ile teraz OCC ma? Czy oni przypadkiem przegonią ATK? Pokażę wam teraz wasze wyniki. Wypełnię też tablicę. Następną rundę, z którą tura czwórki jest pominięta. Okej. 91. Zostały dwie osoby, tak? Został Ash i Tamako. No, my z tego nie wrócimy, nawet jakby jakimś cudem oddali nam wszystkie punkty. Oczywiście to nie od nich zależy, czy oddadzą, prawda? What the hell? Jesteśmy w naprawdę dziwnej sytuacji. Miejmy nadzieję, że dolna dół tablicy wygrywa. Ależ niefortunnie. Nie wyglądasz na przejętą. Ja? Zwycięstwo? Nieźle! Kami, dlaczego ty... O cóż. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ona coś wie! Co jest z tobą nie tak? Myślisz, że możesz po prostu zagrać sobie tak? Z naszymi życiami? Na szali? Co ty sobie wyobrażasz? Przepraszam, że poczułaś się w zły sposób, ale to jest mój strzał, prawda? Jesteśmy w tym jako drużyna. Całkowicie zrujnowałaś naszą strategię. Cóż, próbowałam zarobić nam 26 głosów. Czy to nie jest pomysł naszej strategii? Nie musiałaś używać wszystkich 26 głosów. Możesz zrobić to z 25. To chyba prawda. Tak czy siak, to nie jest już moja tura. To jest tura Asha. Gra wymknęła się z naszych dłoni. Ale dla... jest teraz tusza Asha. Jest teraz tura Asha Sivaila. Proszę, wybierz swojego oponenta i zagłosuj. W moim umyśle panował istny chaos. Dlaczego Kami postawiła wszystko, co miała? Jaka była jej logika? Znając ją, wiem, że ona nie jest głupia. Musi być jakiś powód, ale jaki? Wybiorę Cheta i za 7. Co? Daj spokój! No to, że aż próbuję wycelować w OOC z najmniejszą ilością głosów i zabieram mu wszystko, co ma. Okej, wtedy Chet, czwórka oraz Kami mają po 0 głosów. To będzie jeszcze jedna dorywka jakaś. To ma sens. Zróbmy to po prostu. Okej, więc Ash Sivail stawia 7 ze swoich 32 głosów przeciwko wszystkim 7 głosom Cheta Pereza. Przetestujmy szczęście. Daj spokój. Jeżeli Chet przegra ten zakład, on będzie miał 0 głosów, tak samo jak Kami i ja. Ale jeżeli on wygra, on wciąż będzie miał najmniejszą ilość głosów w swojej drużynie i będą mieli remis ATK jako drużyna. Ale jeżeli zostaje jedna runda, nie ma możliwości, żeby ta gra skończyła się remisem. Wszyscy patrzą na ich dwójkę. Myślę, że Chet przegra. Co? Nie! Nieźle, aż. Zdobyłeś tam trochę punktów. Tak! Cudowna robota! Nie ma problemu. Pokażę wam teraz ostatnią aktualizację przed ostatnim strzałem.
Myślę, że to może być to. Najmniejsza ilość punktów może zaboleć. Team ATK, drużyna ATK, teraz zdecydowanie ma największą ilość głosów i zdecydowanie my mamy najmniejszą. Mam przeczucie, że drużyna... że ranking drużynowy się nie zmieni, ale skoro to jest ostatnia runda i należona do Tamako, nie mogę powiedzieć na pewno, ona ma 38 głosów do zagłosowania, więc kto wie, co ona może zrobić. Następny gracz to Tamako Fujiwara. Proszę wybierz swojego oponenta i postaw swój zakład. Co ona zrobi? Patrząc na to, jak nieprzewidywalna jest, nie mam pojęcia. W końcu! Myślałem, że czekam wieczność. A to jest taka szkoda. Jestem taka spóźniona w tej grze, że ledwo co mogłem zrobić. Mam pomysł. Zagłosuję wszystkimi 38 głosami na Asha. Co do cholery? Już jesteśmy w tej samej drużynie, racja? Co mogę powiedzieć? Uwielbiam takie twisty. Tamako spojrzała na Asha z uśmiechem. Z takim wyrazem, który pokazywał po prostu taką... taką dumę wewnętrzną. On wygląda na super sfrustrowanego. No też bym był, ale w sumie czy to coś zmienia? Punkty jakoby pozostają w drużynie. To już teraz pozostaje kwestia indywidualna i według mnie Tamako zrobiła bardzo mądrze. Rozumiem. Rankingi drużyn są już właściwie ustawione, więc zaczęłaś grać dla siebie. Ale ustawianie wszystkich swoich głosów? Nie rozumiem cię. A co jest z tobą? Nie możesz zagłosować jednym? W ten sposób wygrasz i będziesz przede mną bez ryzykowania każdego głosu, który masz. I aż też trafi do tej ostatniej rundy. Aż Chet, Kami i czwórka. Dosłownie nie wiem, kogo bym chciał pożegnać z tej ekipy. Ale to byłby taki, to byłaby taka nudna finałowa runda. Nie chcesz, żeby końcówka była troszkę ciekawsza? Nie, nawet... niekiedy ja jestem celem. Tamako Fujiwara stawia wszystkie 38 swoich głosów przeciwko 39 głosom Asha. Zobaczmy, jakie... jak polecą kości. Jeżeli Tamako wygra, to Ash zostanie z jednym głosem. Ale, kiedy trójka ludzi w tej grze będzie miała 0 głosów, posiadanie jednego głosu nie jest takie złe. Ale to nie zmieni też się rankingu drużyn. Powodzenia, Ash! Pierdol się. On to przegra. Oj, Ash. Co do cholery? Jaja sobie robisz? Dobra gra, dobra gra. Zaktualizuję wyniki na podfinałowej rundzie i pokażę wam rezultaty. Więc nasza drużyna ma najmniejszą ilość głosów i to o wiele. Mamy też dwóch członków, którzy mają 0 głosów. Będę się modliła, żeby był tu jakiś twist. Czas teraz przedyskutować ostateczną część tej gry. Zobaczmy, co to jest. Ta próba została nazwana Row Konglomeratu, a konglomerat oznacza coś zrobione z wielu części, ale najczęściej tyczy się to biznesu. Znowu jesteś z biznesem. Ostatnio zauważyliście słusznie w komentarzach, że oprócz tego, że każda z rodzin ma tragedię, każda z rodzin, aż wiele rodzin miało motyw jakiegoś biznesu rodzinnego, co było mega ciekawe. Które operuje razem? Oczywiście, to jest bardzo uproszczone. W tej grze reprezentujecie graczy na markecie. Jesteście zmuszeni, żeby pracować razem, żeby zjeść inne grupy, ale musicie w końcu zjeść siebie. Co to oznacza, zjeść siebie? Wytłumaczę wam teraz ostateczny twist, no to zmianę. Dwójka z was musi zginąć. O, nie gadajcie. Dwójka z tej dziewiątki. Szczerze, to... ale co będzie z tej czwórki pewnie? Jest dwóch przegranych? Dlaczego dwóch? O Boże. Czy będę musiał walczyć z Kami oraz Chetem? Niektórzy z was będą musieli podjąć decyzję dotyczącą losu pozostałych. Drużyna na szczycie jest tą, która wygrała z największą ilością głosów, co, jak pamiętacie, jest signifier of disdain. Muszę zacząć to słowo. Signifier to znakiem? Of disdain. Znacząco pogardą? Okej. Trzech członków drużyny z największą ilością głosów
będzie musiała walczyć i tylko jeden przetrwa. Trzech członków drużyny z największą ilością głosów? Co? Czyli co? Tamako, Ash i Kokona? Nie. Co? O czym ty kurwa gadasz? Mówisz serio? Wygraliśmy! Wygraliśmy! O Boże! Kolejny twist! Ale jest jeszcze inna opcja. W normalnych warunkach pozostały dwie drużyny miałyby po jednej osobie z najmniejszą ilością głosów. W tej sytuacji... W tej sytuacji daje dwóm pozostałym graczom opcję, żeby poświęcić osoby z teamu z najmniejszą ilością głosów, żeby ktoś na w najwyższym jakby zespole mógł przeżyć. Jeżeli zostaniecie poświęceni przez członków swojej drużyny, zostaniecie automatycznie skazani? Czyli tak naprawdę aż Tamako lub Kokona będą decydowali o śmierci czwórki oraz Kami? Wszystkie najlepsze postacie naraz? Co ona gada? Ale drużyna FKK ma dwóch członków na dnie. Co do drużyny OCC, Oliver i Cezar mają opcję, żeby poświęcić Cheta. Okej, jest jeszcze inaczej. Osoby mogą najsłabszy odcinek ze swojej drużyny poświęcić, żeby ktoś z góry nie zginął. Czyli na przykład jakby Oliver i Cezar mogą powiedzieć: okej, nie zabijajcie kogoś tam, to zabijcie Cheta. Czy... Tylko jedna z osób musi podjąć decyzję. To nie musi być Anonymous? Co znaczy? Jednomyślne, to nie musi być jednomyślne. Jeżeli jedno z was wybierze, żeby poświęcić Cheta, to tak się stanie. Co? Żartujecie sobie? Ale co do drużyny FKK, to jest trochę inne, skoro jest remis z najmniejszą ilością głosów. To oznacza, że cała trójka ma opcję, żeby poświęcić kogoś. Jeżeli Kami albo czwórka wybiorą, żeby poświęcić... Żeby kogoś poświęcić... To poświęcę osobę, którą zdradzą. Jeżeli obie wybiorą, żeby poświęcić, ktokolwiek podejmie decyzję pierwszy, wygrywa. Ale jeżeli coach wybierze, żeby poświęcić, w każdym momencie zarówno Kami, jak i czwórka zginą. A cały team ATK przetrwa. Dosłownie nie ma dobrego wyjścia! Zaraz pożegnamy dwie cudowne postacie. Nie ma innego wyjścia. Oszalali. Więc albo Kami i ja zdradzimy siebie nawzajem, albo Koji zdradzi nas obie. Koji, nie zrobisz tego, prawda? Nie zrobi tego. O mój Boże, nie zrobi tego, prawda? Rozejrzałem się. Wszyscy byli przerażeni. To nie ma żadnego sensu. Nawet najdrobniejszego, ale... Chyba nie możemy spodziewać się logiki od tej gry. Nigdy jej powinniśmy byli. Dam wam 10 sekund, żebyście wybrali Sacrifice albo Spare, czyli poświęć albo oszczędź. Pokażę rezultaty, kiedy te 10 sekund minie. 10 sekund! Teraz! Ekran przed nami, przede mną się nagle zmienił, pokazując dwie opcje. Poświęć albo oszczędź. 10! Spojrzałem na ekran, a następnie spojrzałem na moich kolegów z drużyny, Koji i Kami. Patrzyli na mnie. Nikt z nas nic nie mówił. 9! Koji patrzył na swój ekran i wybrał opcję. Wiem, że nie zdradziłby nas, więc nie martwiłam się o niego. Oj, czy na pewno? Ale Kami i ja wciąż patrzyliśmy na siebie. Kami ją poświęci na 100%! Na 100% ją poświęci. 8! Nie mogę przeczytać jej wyrazu twarzy. Nigdy nie mogłam. Ona była jedną z najbardziej złożonych osób tutaj. 7. Ona postawiła siebie w tej sytuacji, kiedy... jakby zagłosowała wszystkimi swoimi głosami. Wciąż nie rozumiem dlaczego. 6. Jaki mógł być jej powód do tego? Dlaczego ona naraziła się w takie niebezpieczeństwo razem ze mną? 5. Ona się poświęci za nią. Spojrzeliśmy sobie w oczy i podjęłyśmy nasze decyzje. 4.
Obie wybrałyśmy opcję przed nami. Nie jestem pewna, która wybrała pierwsza. Miałam nadzieję na najlepsze. 3! Nie mogłam tutaj umrzeć. Nie mogłam tutaj skończyć tej historii. 2! To może być jej, też jej koniec. Jesteśmy w tym razem ramię w ramię. 1! Nasze przeznaczenia są w naszych rękach. 10 sekund minęło. Teraz ogłoszę, kto zostaje poświęcony jako członek, żeby członek drużyny ATK mógł przeżyć. Wstrzymam oddech. Kamil zostanie poświęcona. Wszyscy wybrali, żeby oszczędzić swoich kolegów z drużyny, nikt nie zostanie poświęcony. Poczułam ogromną ulgę. Żyję. Ja przeżyję. Wyobrażacie sobie tą drogę, Kami od Kami, która utopiła Maję, do Kami, która jest tutaj? Ooooo! Obróciłem się do Kami Kojiro, dziękuję. Daj spokój, nigdy bym was nie poświęcił. Kojiro, jesteś za dobry dla tego świata, rozumiesz, chłopie? Ja też muszę podziękować, że mi nie zdradziliście. Jestem zaskoczona, że Cezar i Oli nie poświęcili Jetta. Oni wydają się być troszkę tacy... napięci. Aha, czyli oni też się poświęcili. Spojrzałem na Jetta, on wyglądał na wykończonego. Jestem pewna, że był przerażony. Na Maxa. A co z drużyną ATK? Spojrzałem na ich budkę. Boże, ale to znaczy, że dwie osoby stamtąd zginą. Powiem tak. Byleby jej kokona, błagam. Byleby jej kokona. Ale wiecie, co to będzie? Zakichana Tamako, opętuska, świruska przeżyje. Tak będzie. O, czemu tak będzie? Więc co teraz robimy? Dowiecie się za moment. Frons klasnęła w dłonie i światła zgasły. Zapalił się ekran. Aż Tamako i Koko stali w pokoju. Co? To jest nagranie na żywo. Spojrzałem na jej płótkę i zacząłem, że cała drużyna ATK zniknęła. Jak oni przesunęli się tak szybko? Ej! Ja wiem, że to często są takie po prostu mechanizmy, ale ponownie mamy takie coś, co wskazuje na taką nie do końca możliwą sytuację. Jakim sobie tak szybko się przesunęli i znaleźli się w innym pomieszczeniu? Ciekawe to jest. Boże, co się stało? Wygląda na to, że zostaliśmy przesunięci raz jeszcze. Prawdopodobnie tutaj musimy zdecydować, kto z nas wygra. Nie wiesz, że to się z nami stało. Skąd mogliśmy wiedzieć, że drużyna z najgorszą ilością głosów? Że ta z największą ilością głosów będzie w najgorszej pozycji? Boisz się? Co za pytanie? Oczywiście, że jestem przerażony. Skończę to. I tyle. Ryzykowaliśmy nasze życie przez całą tą grę. Teraz mamy 2/3 szansy na śmierć. Więc myślisz, że wygrasz? Nie wiem. Po prostu nie wiem. Co to jest? No to, że coś leży na ziemi przed każdym z nas, ale ekran był zbyt taki ziarnisty, żeby zobaczyć, co tam jest. Wygląda, jakby były podpisane. Każdy z nas ma coś innego. Każdy z nas schylił się i podniósł przedmioty. Teraz widziałem, co to jest. Lina? Co mam zrobić z liną? Mam młotek? A ja mam to! Tamako trzymała w rękach przedmiot. Był mały, ale widziałam metalowe glint. Masz nożyk kieszonkowy? Chyba wiemy, o co tu chodzi. Nie! To są bronie, racja. Nie! Na to wygląda. Zaczęłam walkę o śmierć i życie. Nie, to jest jakaś próba. Niemożliwe, żeby się bili. Nie, poczekajmy, zobaczymy, co się stanie. Nie wiemy jeszcze, o co tutaj chodzi. A, więc wolisz zaprzeczać, tak? To jest oczywiste, co musimy zrobić. Pewnie nasze bronie zależą od rankingów. Miałem najmniej głosów, więc dostałem gównianą linę. Tamako miała najwięcej, więc dostała nóż. A ty jesteś pomiędzy, więc masz młotek. Czy możemy przynajmniej poczekać na jakieś ogłoszenie, zanim zaczniemy rozrywać się jastrzępy? Nie chcecie... zobaczyć, nie chcecie przeżyć tardu, jak się tylko da? Powinniśmy przynajmniej poczekać i trzymać się reszty tego życia. Boże, to jest tak popieprzone, że nie mogę nawet tego w głowie sobie zmieścić, co oni tutaj robią. Chyba. Jest jeszcze jedna rzecz. Ja nie mam żadnej etykietki. Co to jest? Jakaś maska przeciwgazowa? Filtr powietrza? Jak byście to nazwały? Jedna? To tłumaczy dźwięk. Więc o to chodzi. Wcześniej myślałam, że to jest jakiś dźwięk taki z zakłóceń.
albo jakiś glitch audio, ale teraz rozpoznałam, co się działo. Do pokoju był wpompowywany gaz. Więc wpompowują gaz. Jest tylko jedna maska. To chyba wyjaśnia samo siebie. Więc Hani, musimy już czekać na ogłoszenie. Boże, mam nadzieję, że nie okaże się, że nagle pojawi się ogłoszenie, że o, musicie rozbić tylko te pudełko i tam w środku jest guzik, żeby to deaktywować i wyjść. I dlatego macie te narzędzie, żeby to rozbić. Ale bitka? Walka o śmierć i życie? Teoretycznie aż jest, ma przewagę, ale trzeba pewno? Z opętaną tamaką i z chytrą jak cholera akroczoną? Zabij ją, błagam, Krokona, zabij ją! Tamako skróciła do Asha z nożem i przebiła jego klatkę piersiową. Przepraszam! Asz upadł na ziemię. Tamako stanęła nad nim, patrząc na niego. Obiecuję, że nie będę się tym cieszyła. Mam nadzieję, że duchy potraktują cię dobrze w następnym świecie, ale wtedy... Ja! Tak, 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 tak! Boże święty, tak! Krokona zakradła się za Tamako z młotkiem i uderzyła ją w głowę. Kurwa, kurwa! Tamako nagle upadła na ziemię, a krew z jej rany zaczęła wypływać na podłogę. Kurwa, kurwa! Krokona złapała jej głowę i zaczęła bić. Zszokowana tym całym szałem. Następnie zaczęła kaszeć, co przypomniało jej o gazie. Szybko podbiegła do maski przeciwgazowej i naciągnęła ją na twarz. Następnie upadła, oparła się o ścianę. Zakryła swoją twarz dłońmi i zaczęła płakać. Kurwa. Więc co? Czy to znaczy, że przeżyje? Czy zostałam ostatnia? Hej. Ja jeszcze żyję? O nie. Nie będę próbował cię atakować. Chyba nie mam siły. Aż zakaszlał pomiędzy tymi zdaniami. Pozwól, że do ciebie podejdę. Aż przyciągnął się do ściany, o którą opierała się Koko i usiadł obok niej. To jest kurwa tak dobre. To co teraz widzimy, to czego jesteśmy świadkami, jest tak dobre. To... do bani. Do bani. Boli? Nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć. To chyba znaczy, że nie. Zaczął dużo kasłać. Czy ty... chciałeś tyle użyć? Nie. Ta szale... ta... przejbuska nieźle mnie załatwiła. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o mnie. Chyba dowiem się, czy to wszystko, o czym mówiła, jest prawdą. On znowu zaczął kasłać. Nie wierzę, że zginę tutaj. Nie zobaczę mojego rodzeństwa. Na pewno nie chcesz użyć maski? Pewnie pomoże z kasłaniem. Nie. W tym momencie to nie ma sensu. Powietrze tutaj robi się dosyć zbyt gęste. A ja dalej krwawię. Jeżeli on mnie nie udusi, to zrobi to utrata krwi. Myślisz, że byłem złą osobą? Co? Oczywiście, że nie. Teraz, kiedy docieram do końca... czuję się trochę źle od przez to, jak się zachowywałem. Słuchaj. Jesteś... ile ty masz lat? 19? 20? Przez to, że miałeś takie zachowanie, to znaczy, że jesteś złą osobą. Martwisz się piekłem czy coś? Nie. Chyba po prostu nie chcę być zapamiętana jako zła osoba. Stałem się, czy ona myślała to samo. Ciało Tamako leżało u naszych stóp, całkowicie bez życia. Cios w jej głowę musiał zabić ją od razu. Ej, w ogóle Tamako zginęła, rozumiecie to? Jak ona nie zacznie ich nawiedzać, to po prostu jest taki szok. To był taki faworyt jakby całego tego motywu, że to będzie... że to będzie osoba, która długo przeżyje, że ona jest bardzo fabularnie przez ten okultyzm. O mój Boże. Wątpię, żeby ona była złą osobą. Była po prostu dziwna. Nie myśl o tym. Znamy siebie, poznaliśmy siebie tutaj. Nie możemy odpowiednio osądzać siebie nawzajem. Ta... chyba... może nie byłem taki zły.
aż zaczął znowu kaszleć, tym razem znacznie gorzej. Zaczął łapać ciężko oddech, ale to im brzmiało, jakby coś mu pomogło. Kukona złapała jego dłoń. Przepraszam. Przepraszam, że to się stało. Nikt z nas na to nie zasłużył, nikt z nas. Pomiędzy kaszlnięciami i oddechami aż wyszeptał, wyjęczał dwa słowa. Dziękuję. Zamknął oczy. Wow. Wow. Ekran zrobił się czarny. Koniec. Wow. To był, kurde, tak dobry rozdział, taka dobra końcówka. Naprawdę. Niesamowite to jest, co to było? A, to jest ten save wcześniej przygotowany. Nie ma żadnej sceny na razie, widzę dodatkowej. Boże święty, czy możemy się chwilę zatrzymać? Ja zaraz zrobię sobie jeszcze krótkie cięcie i jeszcze w tym odcinku zrobię wam ranking, tak myślę. Bo patrząc na to, ile mamy... Tak, myślę, że tak będzie po prostu lepiej dzięki temu, że zamkniemy tą serię. A mam sporo do powiedzenia, więc ja idę się zaraz szybko pozostawiać, póki jeszcze jest świeżo. No zaraz spytamy, chociaż może inaczej. Najpierw jeszcze oglądajmy to. To było tak dobre, w sensie, to wydawało się trochę szybkie. Tak mam wrażenie, że tamta raczej się tak bardziej rozłożyła czasowo, ale może to jest tylko takie wrażenie. Ale było tutaj tyle nieuczciwości, które zbiło się w tyle jeszcze dodatkowych nieuczciwości, że to jest niesamowite. Mamy zarysowany mocno ten motyw jakby interesów, w sensie biznesów. Mamy bardzo mocno zarysowany motyw tej niesprawiedliwości. Do końca oni nie wiedzieli, kto wygrywa, kto przegrywa. I wyobraźcie sobie, że nawet Cezar nie zdradził Cheta. To jest niesamowite na swój sposób, co pokazuje bardzo dużo o samej postaci Cezara, o czym powiem przy jego rankingu. Ale ta końcówka. No dosłownie, ciężko mi sobie wyobrazić lepszą końcówkę na taką zabójczą grę. Zabójcze gry? Zabijacie gdzieś tam po boku i się z tym ukrywacie? Lamusy! Oni musieli walczyć, rozumiecie? Dosłownie jeszcze się scena nie zaczęła dobrze, a ten już dostał cios w klatkę piersiową, a ta dostała młotkiem w łeb. I tak się cieszę, że Kukona przeżyła, że po prostu nie jestem w stanie tego opisać. Dla mnie to jest niesamowite. Zaraz zbiorę na szybko myśli i przygotuję wam ranking, więc po prostu dla was to jest chwila cięcia, ja szybko to przygotuję i zaraz do was wracam i zaraz ustalimy, kto jest najlepszy, kto jest najgorszy. A jest sporo do powiedzenia. Jednoosobowa rada właśnie podjęła decyzję i już wiem, jak wygląda ranking po tym epizodzie. Nie wiem, dlaczego włączyłem grę, kiedy to powiedziałem, ale nie o to mi chodziło kompletnie. Chodziło mi o to, żeby muzyczka dalej sobie leciała. Moi drodzy, pomyślałem i naprawdę jest parę zmian i to takich solidnych. Dwie postaci dostały tak zwane dwa plusy, czyli według mnie bardzo fajnie się rozwinęły. Była jedna tylko postać, która dostała minusa. Było parę osób, które po prostu według mnie nie miały jakiegoś super rozwoju, więc zostawiłem je z tak zwanym znakiem zapytania. Było też sporo plusów, bo sporo postaci według mnie bardzo fajnie zostało rozwiniętych. Dlaczego chciałem pochwalić się, że udało mi się trafić w obie ofiary, bo stawiałem, że ofiarami w tym rozdziale będzie... Postawiłem 5 osób w sumie, no bo tu nie stawiam morderców i ofiary jak w rompie, więc zamiast 6 osób, bo 3 ofiary, 3 morderców w rompie się stawia w drugim rozdziale, postawiłem po prostu 5 osób w sumie. No i trafiłem Itamaku, Yasha. Więc jestem w sumie bardzo zadowolony z tego. No i teraz co do rankingu. Na miejscu 16 największe rozczarowanie tego rozdziału i póki co chyba jedno z większych rozczarowań tego fangame'u to jest postać, o której przez chwilę jeszcze tak naprawdę przestałem pamiętać. Victoria Hester, która wcześniej miała miejsce 14, więc spadła o 2 pozycje. No, przyznam szczerze, że okej, pierwsza połowa rozdziału gdzieś tam ona się pojawiała, ale w drugiej to dosłownie przez to, że jeszcze ona jakby nie była częścią tej próby. No ja zupełnie o niej zapomniałem, dosłownie po chwili mi się przypomniał, chwila, Victoria! Ona żyje, ona dalej żyje, ona dalej tu jest. Tak, rzeczywiście jest, ale ja całkowicie o niej zapomniałem. Także ona zajmuje u mnie ostatnie miejsce, nawet nie mam co o niej za bardzo powiedzieć. Po prostu, no, dla mnie to jest spore rozczarowanie. Miejsce 15, wcześniej miejsce 16, zajmuje Nirtynek Oli. Postać, która, no, mi jakoś osobiście bardzo nie odpowiada, ale myślę, że jest osobą, która naprawdę ma taki swój charakterek i na pewno nie mogę zarzucić, że to jest postać, która jest jakoś, ma się regres, tak dalej. Postawiłem przy tej osobie znak zapytania, nie znak zapytania, tylko znak równości, co znaczy, że według mnie nie było ani dużego rozwoju, ani dużego jakby jego braku. Bardzo taki solidny rozdział, ale bez szału, bez fajerwerków. I tak pozycja o jeden w górę, przez to, że Victoria spadła w dół.
Miejsce 14, wcześniej miejsce 13, więc Spyro jedną pozycję. Marie Philippe, tutaj spadek głównie przez to, że inne postacie poszły w górę, bo postawiłem przy niej znak równości. Równa się, będę mówił tak, może będzie mi prościej. Postawiłem przy niej znak równości. Uważam, że pomimo tego, że w pierwszym rozdziale zapowiadało się, jakby miała mieć większą rolę, to jednak tej roli większej nie miała. No i tak naprawdę tutaj była taką doczepą do Huntera, który Hunter sam w sobie jest fajnym protagiem. Marie co prawda protagonistką nie była, ale była bardzo blisko jakby całego Huntera, a mimo tego jakoś się nie poczułem w tym rozdziale za mocno. Jednak nie powiedziałbym, żeby była jakaś beznadziejna, parę tam scen miała. Zresztą sterowaliśmy nią nawet przez chwilę, o ile dobrze pamiętam. Fajnie, jest fajnie, może być. Miejsce 13, awans o dwie pozycje, to jest awans za plusa. August Clark. Augusta uważałem za kompletnie niepotrzebną postać w rozdziale pierwszym, ale teraz uważam, że w tym rozdziale bardzo zadośćuczynił i ogólnie jego postać mi się podobała. I trochę dodawał humoru do grupy i trochę dodawał powagi. To nie mam się o co przyczepić, wyrok mnie po prostu fajny rozwój postaci, oby tak dalej. Miejsce 12, wcześniej miejsce 9, spadek o 3 pozycje, ale jest to spadek przez przesunięcie, chociaż dosyć spory spadek przez przesunięcie. Leona Vasquez. Wcześniej miejsce 9, teraz miejsce 12. Dlaczego miejsce 12 u Leony? No, Leony jakoś też tak za dużo w tym rozdziale nie było. Obawiam się, że u niej to może być kwestia takiego trochę zasłony dymnej, że ona mało robi, a potem okaże się być dosyć ważna fabularnie. Nie wiem, być może po prostu okaże się być ziemniakiem, który przejdzie jakoś przez grę, nie odciskając jakiegoś większego śladu swojego. Na ten moment to trochę wygląda. Tak się spadł o 3 pozycje, nic więcej nie mam do dodania. Miejsce 11, wcześniej miejsce 8, więc spadł o 3 pozycje również przez znak równości. Maja Kanzanila, no Maja nie żyje, więc Maja nie zdobyła punktów, prawdopodobnie nie żyje, prawda? Po prostu spadła, bo inne osoby poszły w górę, więc postanowiłem ją trochę spuścić w dół. Jak patrzę na inne postacie, to naprawdę myślę, że Maja pomimo swojego ducha towarzystwa nie była aż taka jakaś wyjątkowa, prawda? Ale oczywiście bardzo za nią tęsknię, to była wciąż bardzo fajna postać. Miejsce 10, tutaj bez zmian, znak równości stoi, przy nim stał plus, ale przez to, że inne osoby awansowały, to on ostatecznie pomimo plusa skończył na tej samej pozycji, jest to Chet Perez. Chet Perez bardzo mi się podobał w tym rozdziale, bardzo fajny był motyw związany z tym, że on miał 0 głosów, a potem dostał 16 i potem ostatecznie prawie do samego końca walczył o swoje życie. Bardzo mi się przede wszystkim w Chetie to podoba, że pomimo tego, że postać jest raczej taką pierdółką słodką, którą kochamy i uwielbiamy i shipujemy z Hunterem, to jest jeden wielki znak zapytania stojący nad nim, a mianowicie, jeżeli dobrze przypatrywaliście się do postaci w rozdziale drugim, widzieliście, że Chet jest zdolny do dosyć sporych wybuchów agresji. Jest to interesujące, bo wiele osób bym o to podejrzewał, ale nie Cheta, więc na pewno będę go obserwował bacznie. Na razie miejsce 10 według mnie bardzo bezpieczne, top 10 z 16 osób, to według mnie to już jest wyższa lokata. Może jeszcze nie najwyższe, ale wyższe. Miejsce 9, awans o 2 pozycje, i to oczywiście ze sprawą plusa, jest to Ash Sivale, już niestety nieżyjący. No Ash odegrał zupełnie inną rolę niż w części pierwszej, co prawda jego charakter był dosyć podobny, ale oczywiście tutaj ładniej rozpisany, ładniej rozbudowany. Według mnie Ash spełnił swoją rolę wybitnie, bardzo fajnie pasował do całego jakby otoczki, bardzo fajnie widać było jego próbę zmiany, po tym jak już okazało się, że ta zmiana nic nie dała, to miał wybuch złości. To było wszystko bardzo naturalnie i fajnie przedstawione, mega jestem fanem tego. Wyżej do 1 po prostu uważam, że chociaż Ash jest dobrą postacią, to były postacie bardzo dobre, a wręcz wybitne, przynajmniej w moim subiektywnym rankingu. Nie będę jednak wspominał źle, szkoda mi było jego śmierci, szczególnie, że został zabity przez Tamako, to już w ogóle takie, no strasznie miał podgórkę w całym tym drugim rozdziale. O dziwo, tak naprawdę miał tak bardzo podgórkę. No ale zasłużył o 2 miejsca wyżej niż miał. Na pewno zrobił, no wyszedł z pompą taką z tego całego zbiorowiska ludzi. Dalej, miejsce 8 zajmuje, pomimo ona miała równa się, zajmuje 4 Kayden, która wcześniej również miała 8 pozycję, po prostu jej nie przesunąłem, udało jej się uniknąć awansów i spadków innych postaci i została na tym samym punkcie. 4 wydaje mi się, że była bardzo solidna w tym rozdziale, nie dałem jej plusa, dlatego że uważam, że ta plusa nie zasłużyła, ponieważ nie przedstawiła niczego takiego, co bardzo by ją rozwinęło. W ogóle te moje plusy, znaki równości, minusy są takie bardzo, bardzo umowne. To nie jest tak, że jakiś mam tutaj wylicznik albo coś w tym stylu. Ja po prostu staram się to w głowie jakoś zestawiać.
czwórka według mnie była bardzo fajną postacią, ale fajna postać, która jest dalej fajna, według mnie nie zasługuje też bardzo na plusa. Ta postać musi jakoś się rozwinąć, musi jakoś wziąć bardziej udział w wydarzeniach. A ona z jednej strony denerwowała mnie tymi swoimi wybuchami, które były oczywiście bardzo fajnie uwarunkowane tym, że no, tęsknienia za Mają, a więc to ma sens. Ale z jednej strony właśnie wkurzała mnie, z jednej strony bardzo mi zaimponowała swoim chłodnym myśleniem, chociażby podczas próby. No i ostatecznie, tak jak wyrównałem te dwie wagi, to postanowiłem, że po prostu zostawię w tym samym miejscu. Miejsce siódme zajmuje największy awans tego rankingu w tym rozdziale, Kouji Ito. Wcześniej miejsce 12, ale dostał awans o 5 pozycji i dostał awans z dwoma plusami. Więc bardzo duży awans. Dlaczego? Ogólnie Kouji był dla mnie trochę znakiem zapytania. Bardzo go lubiłem w oryginalnym H2O. W tym H2O póki co wydawał się w pierwszym rozdziale i w prologu trochę taki nieistniejący. Trochę jak Victoria w tym rozdziale. No ale w tym rozdziale odegrał sporą rolę. Bardzo mi się podobało to, że chciał się poświęcić. Nie wiem, czy to było zerranie umyślne, czy nie, bo widać było na próbie, że no Kouji ma jednak jakiś pazur do pokazania i rzeczywiście grał sprytnie. Grał sprytnie i tak naprawdę, no jakby nie patrzeć, skończył jako osoba, która mogła wyeliminować czwórkę oraz Kami. A myślę, że wyeliminowanie czwórki i Kami to dosłownie byłoby, jeżeli ktoś by chciał wygrać tę grę eliminując innych, to myślę, że wyeliminowanie czwórki i Kami byłoby po prostu bajeczne. Więc sam fakt, że to nie zrobił, bardzo plus dla niego, ale oczywiście to jest tylko wierzchołek. Według mnie po prostu nie dość, że był fajnym dodatkiem do tego rozdziału. Bardzo, bardzo dużo prowadził akcję. Na koniec jeszcze tak naprawdę właśnie chciał się poświęcić, żeby to na niej odgłosowali. No, Kouji był po prostu super. No, może nie zasłużył na nasz tak duży awans, ale w moich oczach bardzo urósł i bardzo przyjemnie mi się nie opatrzyło. To samo okolice, to ostatni center naprawdę z nim, z jego udziałem. Dalej, miejsce szóste, Hunter Rosenhall. Spadek o jedną pozycję, tutaj spadek jest podyktowany tym, że reszta poszła w górę, bo on dostał równa się. Dlaczego Hunter dostał równa się? Bo Hunter aż tak dużo w tym rozdziale nie pokazał nowego, ale z tego co pokazał, był jak zwykle bardzo solidny występ. Myślę, że jak na tancerze przystało, po prostu zakręcił naszym światem i jestem bardzo zadowolony w ogóle z postaci Huntera. Wydaje mi się, że nawet on w oryginalnym H2O był napisany nieźle, a tutaj jest napisany jeszcze lepiej. Jest bardzo autentyczny i dosłownie tak mi się przyjemnie w niego wczuwa, chociaż ja kompletnie nie jestem taką osobą jak Hunter, to tak mi się przyjemnie w Huntera wczuwa, że to jest niesamowite po prostu. Jestem zszokowany tym całkowicie i bardzo go lubię, chociaż to jest taki rodzaj lubienia, zupełnie jak w przypadku Kaito Momoty na przykład. Ja nawet nie wiem, dlaczego go lubię tak bardzo. On po prostu ma w sobie taką jakąś aurę, co oznacza, że jest fajnie napisany moim zdaniem, bo po prostu, no jeżeli ktoś ma taką aurę, to nie może być takie całkowicie naturalne, prawda? W sensie to, znaczy to jest naturalne, ale to nie może być takie całkowicie czymś uwarunkowane. To po prostu czuje się, że ta postać jakoś tak magnetyzuje do siebie. Na mnie tak to działa przynajmniej. Miejsce piąte, spadek o dwie pozycje, Ricardo Montecchi. Wcześniej miejsce trzecie, tutaj od razu zaznaczam, że to nie jest minusik, to jest po prostu równa się. Ale inne postacie poszły w górę, więc Ricardo, który aż tak dużo mi pokazał, no spadł trochę w dół. Według mnie on w tym rozdziale nie odegrał dużej roli, ja się bardzo bałem, że to jest jego ostatni rozdział. Aczkolwiek przeżył na pewno swoją poprzednią wersję. No i cóż, jestem z tego bardzo zadowolony, bo Ricardo po prostu lubię. Nie wiem dlaczego, nie powiedziałbym, że to jest najlepsza napisana postać, ale myślę, że teraz jak Tamaku nie ma, to on będzie bardzo dużą rolę odgrywał w tym rozdziale najbliższym. Stawiam, że on będzie takim trochę pośrednikiem, bo ja myślę, że jakiś duch Tamaku będzie w tych korytarzach jeszcze trwał. Dalej, miejsce czwarte, Cezar. Wcześniej miejsce szóste, więc awans o dwie pozycje, awans za sprawą plusika. Bardzo fajny rozwój w tym rozdziale. Realnie miałem do niego takie wyrzuty i wkurzałem się na niego, jak na nie opatrzyłem, więc to jest dobry znak. Jest bardzo autentyczny, jest straszny, naprawdę, momentami jak miałem scenę z nim, to się bałem. A to jest, kurczę, dobry efekt. I naprawdę, ja jako twórca, jako gracz, pożądam takich efektów, grając w gry. Super. Cezar naprawdę świetnie się przedstawił, jestem ciekaw, jak będzie się prezentował dalej. Bardzo mnie zaskoczyło to, że nie poświęcił czeta, co pokazuje, jakim bardzo niebezpiecznym graczem jest, bo tak naprawdę pozbycie się czeta, jeżeli czet nie jest jakimś mastermindem, to według mnie byłby strzał w kolano, bo on tylko by zrzucił na siebie dużo uwagi. Terto uratował czeta, przez co w moich oczach i w oczach pewnie wielu tutaj graczy, a także was oglądających, urósł. A tak naprawdę nic na tym nie stracił, tylko zyskał, dalej pozostając w takim jakby
gronie osób bardzo niebezpiecznych. Mary, mi się to podoba, Cezar na pewno będzie na moim... Będzie przeze mnie obserwowany, powiedzmy, w tym rozdziale nadchodzącym i ogólnie mam nadzieję, że do końca gry, bo to jest taki antagonista, którego chciałbym zobaczyć jeszcze przynajmniej przez dwa rozdziały. Dalej, miejsce trzecie, Tamako Fujiwara. Jest to awans, ale w jej przypadku, no, jakby nie patrzeć... A nie, dobrze, to jest awans o jedną pozycję ze sprawą plusa, źle trochę spojrzałem. Awans o jedną pozycję ze sprawą plusa, no Tamako, powiem tak, została napisana dużo lepiej niż w oryginale. Dlaczego? Ponieważ osiągnęła według mnie idealny efekt, który powinna osiągnąć postać obłąkana. Postacie obłąkanej nie powinniście lubić. To nie powinno działać tak, że macie Tamako i sobie myślicie: o Jezu, jak ona jest fajna, Boże Święty! Tak jak to było trochę z Tamako w oryginale. Ona była tak fajnie opętana, a ta Tamako była tak choro opętana i to mi się też bardzo podobało w jej postaci. Ja czułem trochę obrzydzenie jej postacią, ja czułem trochę, że i się trochę jej boję, i trochę nie chcę przebywać w jej otoczeniu, i trochę ciekawi mnie to, co ona dalej zrobi, i trochę jestem ciekaw, jak bardzo nieprzewidywalna będzie. Jest taka głębina różnych emocji, które ostatecznie zaprowadziły ją tak wysoko. No i jestem zaskoczony jej śmiercią przede wszystkim, bo dużo osób stawiało równo, że Tamako absolutnie nie może zginąć. Ona jest zbyt ważna dla tego wątku okultystycznego, ona dosłownie jest jego łącznikiem. Dlaczego ona zginęła? No ale ja stawiam osobiście, pozwolę sobie na predykcję, że jej duch będzie nawiedzał jeszcze ludzi i myślę, że właśnie przez Ricardo Montecchiero będzie ona jeszcze jakoś się komunikowała, albo przez kogoś innego. Ale jeżeli to będzie ktoś inny, to będzie dobry znak, że być może ta osoba jest w posiadaniu książek, które zginęły. No i miejsce drugie, bezmiennie, chociaż dostała plusa, Kami Kanako. Nie było to na tyle duży plus, żeby przegonić top 1, aczkolwiek Kami jest według mnie świetną postacią. Bardzo mi się podoba to, że ona trafia zawsze w takie bardzo ciężkie momenty, gdzie musi bardzo dużo zryzykować. Te ryzyko zazwyczaj ostatecznie się jakimś cudem opłaca. No i tak było też w tym przypadku, chociaż tego ryzyka do końca jej rozumiem, co ona chciała osiągnąć, czy ona chciała sprawdzić swoje szczęście. Może ona miała wręcz jakąś taką wewnętrzną myśl samobójczą, nie wiem. Ale świetnie się na nią patrzyło i jestem zachwycony jej postacią. Jest to zupełna odwrotność tego, co mieliśmy w rozdziale w oryginalnym H2O, gdzie jej postać zapowiadała się dobrze, a potem upadła na dno. Tutaj ona leci z każdym rozdziałem coraz wyżej i jest coraz ciekawsza. Naprawdę. Kozak. No i miejsce pierwsze, znowu dwa plusy, ale ja naprawdę nie mogę przestać zadziwiać się i rozkoszować i być pod wrażeniem zakochanym całkowicie w postaci Kokony Tamashiro. To jest tak świetna postać. W sensie, ona obiektywnie według mnie, niekoniecznie być może jest top 1, ale subiektywnie wygrywa wszystko. Jest ciekawa, trafia, pomyślcie, że ona drugi raz trafiła na ten sam wybór. Wcześniej musiała zabić Maję, znaczy musiała, no nie musiała, ale zrobiła to, bo wyczuła, że ona ma to od Jokera. Teraz musiała własnymi rękoma zabić młotkiem Tamako, po czym, żeby było jeszcze trudniej, musiała przeżyć ostatnie chwile z Ashem i być może, kto wie, może go dobiła jakoś, chociaż tego nie było pokazanego, ale no, przeżyła taki koszmar. Ona na pewno, jej psychika jest, jeżeli ona nie jest już teraz oszalała, to myślę, że do tego szaleństwa będzie zmierzała. Ja osobiście predyktuję, że Kokona może sobie zrobić krzywdę. Może się jakoś okaleczyć, albo może nawet sprawić odebrać sobie życie. To bardzo do niej pasowało, chociaż ona jest bardzo twarda psychicznie, to myślę, że to było dużo za dużo. Znaczy, jak jestem zakochany w jej designie, jestem zakochany w jej w scenach, w których występuje, w tym, jak się odzywa, jaka jest. Jest dla mnie po prostu... To jest taka postać, która się trafia zawsze jedna na fangame, nie? Nie będę mówił o innych fangame'ach, bo to nie jest miejsce do tego, ale... To jest dosłownie... Jakbym miał pokazać przestrzeń, to ona jest... Ona jest tak daleko od reszty. Ja nie wiem, co Kami, czy Ricardio, czy... No Tamako to już raczej nie, czy Cezar, czy Hunter musieliby zrobić, żeby ją przygonić, bo ona jest dosłownie dalej teraz od Kami niż... W sensie jakby połączyć, nie wiem, punkty, które gdzieś tam w moim sercu zdobył, nie wiem, Cezar, Tamako, Kami i Ricardio, to dalej by to nie była Kokona. Ja ją uwielbiam i mam nadzieję, że przeżyje jak najdłużej. Tutaj zadrżałem, bo byłem pewien, że Tamako wyjdzie z tego żywa, nie wyszła i Kokona żyje dalej. A wraz z Kokoną nadzieja dawno i było tak, żebym tak mocno kibicował jakiejś postaci w grze i nie odejść do trzeciego chaptera, żeby dalej na nią popatrzeć. Niesamowite. Czy mam coś wam jeszcze do powiedzenia? Raczej nie.
Teorie pewnie będę z wami troszkę przedyskutowywał w komentarzach, gdzie was zapraszam. No, co do teorii, warto na pewno zwrócić uwagę na dwa ważne aspekty. Okultyzm i biznes. To jest ważne. Zwracajmy na to uwagę, bo to jest klucz do rozwiązania zagadki tej gry. Jakiej? Jeszcze nie wiem. Nie dostaliśmy nawet ułamka sceny po śmierci, po końcu próby, więc teraz naprawdę nie wiemy niczego. Jestem mega ciekaw, co będzie działo się dalej. Mega ciekaw. Nie mogę się doczekać. Milk Punches to jest po prostu... No, nie wiem, ja dochodzę do wniosku, że on jest geniuszem po prostu i on specjalnie zrobił H2O pierwsze takie kiepskie i tandetne, żeby teraz zadziwić i oczarować. Żałuję, że ta gra nie ma takiego rozgłosu jak SDR-ki i tak dalej, bo według mnie każdy fan Your Turn to Die i każdy fan Danganronpa powinien to ograć. A widziałem, że dosłownie nikt to nie odrywa. Jest mi mega przykro, bo Milk Punches zasłużył na najlepsze po tym, co tutaj zrobił. To jest super. Super, 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 super. Uwielbiam. Uwielbiam całkowicie, czekam na trzeci chapter. Nie możesz doczekać, aż będzie go dalej tworzył. Mam nadzieję, że nie zawiesi tego projektu, bo dosłownie popadnę w rozpacz. Dosłownie, literalnie popadnę w ogromną rozpacz, jeżeli tak się stanie. Nie możesz doczekać trzeciego chaptera. Czekam chyba równie mocno jak na drugi chapter SDRA 2. A to jest duże, naprawdę duże, ale świetnie mi się ogląda i świetnie mi się gra w tą grę. Niesamowite. Także słuchajcie, to tyle. Myślę, że odcinek był zadowalająco długi i zadowalająco rozszerzony. Kończymy tym samym H2O. Co pojawi się na miejscu H2O? Tak naprawdę nic, bo również kończymy SDR i dopiero po SDR pojawi się nowy fangame. Mam już coś na celowniku, więc spokojnie, już jest wybrane coś. Spodoba wam się. Spodoba wam się, ale musimy dokończyć SDR, które też być może już jutro dokończymy. Nie wiem jeszcze, bo jeszcze nie nagrywałem na ten tydzień, ale jest taka szansa, więc trzymam za to mocno kciuki, bo chciałbym... Nie no, pewnie jeszcze jutro nie skończymy, pewnie dopiero jakoś w przyszłym tygodniu. Ale być może już w przyszłym tygodniu od razu zaczniemy sobie nową serię. Z nowego fangame'a nie mogę się doczekać. Brakuje mi tego powiewu świeżości i chociaż Hope to Oblivion, czy też SDR to są świetne fangame'y, to ja chcę czegoś nowego, chcę tej nowej kadry, nowych osób. Nie możesz się tego doczekać, absolutnie. Tak czy siak, moi kochani, dziękuję wam bardzo za uwagę. Jeżeli wam się podobało i chcecie docenić mój materiał, zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza i subika. Dodatkowo, jeżeli chcecie bardziej wesprzeć kanał finansowo, bo na przykład macie taką ochotę, macie taką opcję przez portal Patronite, gdzie możecie mnie wesprzeć dowolną kwotą, tam są cztery, czy dowolną kwotą, tam są gotowe progi. No i z tym programem wiążą się różne profity, między innymi występowanie na początku każdego z moich materiałów. No i cóż, zapraszam was również na Twitcha, gdzie streamuję na żywo od poniedziałku do piątku. W poniedziałki i wtorki jest od około godziny 20, środy, czwartki, piątki od 17, różne gierki grane, zapraszam was serdecznie. Chociaż posłuchać sobie, jak nie macie takiej siły i ochoty pisać aktywnie na czacie, nie ma takiego obowiązku, ale myślę, że możecie się bardzo to szybko przekonać. No i to tyle, dziękuję wam bardzo. Czekam na trzeci chapter, a my teraz skupiamy się na SDR-ce, żeby zacząć kolejne projekty fangame'owe. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa.